dobry, dzień się dopiero zaczął, za 10:07 mamy, zaczynamy też swój dzień, dlatego że właśnie zaraz prowadzę synka do szkoły, śniadanie już przygotowane dla dzieci, córeczka je, Ignacy je, śniadanie do szkoły też spakowane, się trochę zaplątałam. Dobra, spędźcie ten dzień razem z nami, co nieco wam pokażę, troszkę pogadamy, a co? Może miło spędzimy razem czas, nie będzie fajnie, że dla was nagrywam, by wam będzie fajnie, że macie co oglądać, co? A u nas faza na psi patrol trwa, u Lucja na okrągło się bawi, o proszę, swoim, jak się nazywa ten piesek? Kto to jest? Tutaj go pokaż, o tak, jak się nazywa ten piesek? Chase. Chase, właśnie, bawi się Chase'em, on ma tutaj samochód. I taki ma samochód Chase, tak, wszyscy już widzą. Mhm. Przepiękny, i tu siada, mhm. I wjeżdża do dużego auta. Tak, i tam jest jego miejsce i może tam startować, tak Lucja? Czekajcie, bo Lucja ogląda z drugiej strony, co mama nagrywa. No, pokaż, jak wkładasz autko. Tak, o tak. Mhm. Będzie startował Chase. Dobra, już musimy wam pokazać. Jak mama zaczęła nagrywać, to już dokończmy. Więc Chase siada i Chase jedzie. Zium, pojechał. Pięknie. Hej, znowu was postawiłam od światła, bo tutaj jest mi wygodniej. W całym domu pachnie kiełbasą. On robi dzisiaj fasolkę po beretońsku, ale dla mojego męża, dlatego że dzieci to nie przepadają za bardzo. Dla dzieci mam tak albo spaghetti z wczoraj, które robiłam, ale jeszcze zrobiłam warzywa tak po prostu na patelnię. I można je zjeść z makaronem i podejrzewam, że Lucja wybierze warzywa z makaronem, mąż fasolka po beretońsku i Ignacy spaghetti. Więc tak, dla każdego inny posiłek sobie i tak gotuję zawsze osobno, więc tak. No i co? Jestem już w domku, słuchajcie, ogarniam wszystko, jak wszystko poogarniam na tyle, ile trzeba, bo nie ma wcale takiego wielkiego brudu, tylko jakieś tam, wiecie, pierdółki, gary i właśnie ogarnę te obiady, to usiądę i pokażę wam zamówienie, które przyszło na Lucji urodziny. Jutro jedziemy, jutro jest czwartek, jutro przyjechała, wreszcie wróciła nasza teściowa. Mam to jest spinacz. Nie, to jest tuliś. Piękna naklejka z tulisiem. Wróciła właśnie testowa, więc bardzo się cieszę. Jutro my ją jedziemy odwiedzić w jej mieszkaniu. Zostawimy dzieci, my sobie zrobimy zakupy spożywcze na spokojnie z mężem. Natomiast właśnie po zakupach chcemy ją przywieźć do nas, żeby posiedziała już tak na pewno po przyjęciu. Dopiero wróci z 5 dni, będziemy mieć gościa w domu. I wykorzystamy to, że teściowa będzie u nas. W piątek pojadę z mężem na zakupy osobno, dokupić prezent dla Lucji. Tak, muszę koniecznie, dopiero wtedy dla was to nagram. Dokupić prezent dla Lucji, do Pepko muszę kupić jej parę leginsów, bo wykończyły po prostu jej się, wyglądają beznadziejnie i chciałabym jej tak z 3-4 pary leginsów nowych kupić. Plus skarpetki dla niej i dla Ignasa. I chcemy skoczyć do Wranglera, bo mąż sobie chciał kupić dżinsy. I czyli Action, Wrangler i Pepko, to załatwimy wszystko w piątek. W sobotę może będę dla was vlogować, bym wtedy pokazała ten prezent. Upiekłabym z wami tort, więc może pomyślę właśnie o sobotnim nagrywaniu vloga. Natomiast w niedzielę, tak jak mówiłam, będzie przyjęcie. Mimo że tego, że przyjęcie będzie w sobotę, to Lucja już bardzo dużo prezentów zebrała, wiecie, urodzinowych. Właśnie ten samochód, który wam pokazałam z psim patrolem, z psiego patrolu, to jest prezent od cioci, wujka i Seruni, Laurki i Oliwerka. Więc tak, a wcześniej dostała jeszcze, bo od cioci dostała Everesta, a od babci dostała, wiecie co? Zapomniałam, jak się nazywają te pieski. Kogo to ona dostała? Zumę miała, Everesta dostała. Wiecie co? Marszala! Marszala dostała, tak? Nie mogę teraz skojarzyć. Tak, to Marszal. Tak, dobrze mówię. Czerwony piesek. Dobra, dalmatyńczyk w czerwonym ubraniu. Dobra, ja tutaj szykuję, bo trochę się trudno mi gadać i do was nagrywać. I widzimy się później. Jak widzicie, tu jest lepsze światło. Dobra, kończę, bo Lucja mnie woła. Do później. Okej, nie bez powodu jestem u Ignasia w pokoju na tym pięknym niebieskim tle, dlatego że będę się zabierała za mycie jego ścian. Lucja wymazała mu ścianę kredą. Na szczęście kredą, chociaż powiem wam, że farba jest genialna, to był dekoral, ten kolor się nazywał, albo Beckers, ale kolor się nazywa Blue Jeans, to na 100% był Blue Jeans. Jest genialna, bo Lucja już świecowymi kredkami malowała, normalnymi mazakami i wszystko schodzi, więc kreda to już żaden problem, więc zaraz będę tą kredę myć, ale przy okazji, że Lucja jest na dole, właśnie w tej chwili mąż przyszedł, więc tam sobie w kamery popatrzy i na chwilę na nią.
Mam okazję pokazać, co właśnie dokupiłam na jej urodziny. No i nadal mi brakuje talerzyków i kubeczków. Jeżeli tego nie dokupię, bo dostałam cynk, że to jest w Pepco, zajrzymy w piątek z mężem. Jeżeli nie kupię, to postawię normalne talerze zwyczajne i normalne kubeczki. Ale myślę, że i tak psi patrol będzie widoczny na tych urodzinach, a już Wam pokazuję. Tu mam małe pudełeczko, gdzie schowałam tą trójkę. Te świeczki, które ostatnio Wam pokazywałam z Actiona i te baloniki serduszka. Natomiast tutaj mam obrus, który jest po prostu różowy i jeszcze w kropeczki, dlatego że nie było psiego patrolu, więc stwierdziłam, że taki będzie fajny. No po prostu dziewczyński, co będzie fajnym na pewno akcentem psiego patrolu, chcę ściągnąć, bo wiadomo, robimy to w salonie przy stole. Stół rozłożymy, rozsuniemy go, żeby był dłuższy i nad stołem mam trzy plakaty, pościągam je i tam są haczyki, na które zamocuję ten napis. Cały napis, oczywiście po angielsku Happy Birthday, jest napisany z takimi pieskami, właśnie trzeba przepleść przez sznureczek, który tam jest, o, tu widoczny jest, jak będzie wyglądał w całości. I właśnie nad stołem powieszę ten napis, więc spoko i taką trójkę dmuchaną może tam zawiesimy, albo ją też wbiję w patyczek. Do patyczków właśnie mam trzy balony z psim patrolem. Pierwszy balon to jest taka cała ekipa, to jest taki balon, no wiecie, który będzie właśnie na patyczkę. Ja patyczki mam jeszcze z zeszłego roku z urodzin, więc pełno ich kupiłam, więc taki balonik. Kolejny balonik to są taki różowy, taki dziewczyński troszkę, a trzeci to są taki, no taki chłopięcy niebieski, ale będą trzy takie balony z psim patrolem. Dodatkowo, tak jak mówię, ten napis, balony serduszka, niestety takich ładnych, typowo psi patrol, pisał, że to jest psi patrol, no taki wiecie, podrabiany troszkę, serwetek nie było, ale u tego samego sprzedającego raz za wysyłkę chciałam płacić, więc po prostu zamówiłam te serwetki. Co mi się bardzo podoba, to takie malutkie topery ze wszystkimi pieskami, no tutaj nie widzicie, ale ze wszystkimi pieskami z psiego patrolu na babeczki, no nie widać tam, ale jest Sky, jest Rider nawet, więc babeczki będę piekła i będę właśnie je ozdabiać takim psim patrolem, żeby ten akcent był. No i mam tutaj taki mały toper na tort Happy Birthday i myślę, że trzy świecące się świeczki, torcik taki ozdobiony słodziutko i taki właśnie akcent psiego patrolu, myślę, że będzie całkiem spoko. I tu mam też taką taśmę specjalną, która ma dziurki, przez które się przeplata balony. Jest to super rozwiązanie, żeby nie wiązać żadnych tam żyłek, żadnych sznureczków, tylko po prostu taki zawieszę. No i powiem Wam, że to tyle. W sumie tego dużo nie ma. Ale jakoś tam będzie, jakoś te urodzinki na pewno ładnie będą wyglądały. Może coś uda mi się, jak w sobotę będę nagrywać, to może w niedzielę dla Was nagram jeszcze tak na zakończenie. Tylko stół, bo przyjęcia nagrywać nie będę. Rodzina to rodzina, rodzina jest najważniejsza i nie będziemy tego vlogować. No dobra, to tyle. Zabieram się za mycie ścian, sprzątanie i tyle. Cześć kochani, widzimy się już następnego dnia. Przepraszam Was bardzo wczoraj. To, co się wczoraj wydarzyło, zestresowało mnie na tyle, że już się w ogóle nie odzywałam. Wczoraj chciałam włączyć swój komputer, żeby zrobić popołudniowy trening, wiadomo, ja tam trening sobie na laptopie włączam. No i przyniosłam go tutaj na dół, włączam go po prostu tak zwyczajnie, normalnie, otwieram klapę i go włączam. No i okazuje się, że jest niebieski ekran, napis, że uruchomi się jakiś błąd krytyczny, nie wiadomo co. Próbowałam go jakoś restartować, nic to nie dało, no i że się sam musi uruchomić. I cały czas 0% przez chyba 3 godziny. Dopiero mąż się naczytał, na szczęście mój mąż naprawdę potrafi bardzo dużo rzeczy zrobić sam. I można powiedzieć, że jak to się mówi, uzdrowił mój komputer, bo już myślałam, że naprawdę jakiś bardzo poważny błąd i myślę, no tak, idzie vlogmas, oczywiście po co Ci laptop, ale jestem wściekła, bo powiem Wam, że rok temu wymieniam laptopa, mój laptop Dell ma rok, a ostatni laptop, który mi się zepsuł też przed vlogmasem, też miał rok i też był Della. Nie wiem, po co sięgnęłam znowu po Della, jakoś tak myśląc, że to jest super ekstra firma i zapłaciliśmy za laptop, który służył rok i teraz laptop równo właśnie minął rok, więc już gwarancja nie obowiązuje i się zaczyna coś psuć, więc fenomenalnie. I tak byłam już tym zestresowana, że zapomniałam kompletnie, że vlogowałam. Dobra, łyk kawy razem z Wami. A propos, powiem Wam, pogody, to wczoraj Wam się tak chwaliłam, że taka wiosna i była taka wiosna, że ja po południu poszłam jeszcze kosić trawę. Myślę, że to już ostatnie koszenie zrobiłam w tym roku. A dzisiaj jest cudownie, bo 13 stopni, ale jest taki wiatr, że przed chwilką dostałam alert właśnie na SMS-em, że mogą być ogromne wiatry i dzisiaj i jutro. I naprawdę jak głupia, słuchajcie, wybrałam się dzisiaj na przystanek i będę się odprowadzać w takiej spódniczce. I myślałam, że ta spódnica mi odfrunie, że będę po prostu z gołym tyłkiem na wierzchu, więc super ekstra. Powiem Wam, że mam na sobie te rajstopy dzisiaj z Lidla, które Wam ostatnio pokazywałam i są przecudowne, fenomenalne, fantastyczne, cudownie leżą, fantastycznie się wciąga, nic nie ciśnie. Super, leci córeczka. Cześć!
czemu śpisz u Pumby? On do logowiska Pumby, słuchajcie, się kładzie, bo teraz przenieśliśmy je tu, bo on śpi w centrum po prostu wydarzeń, czyli w kuchni i... No, Lucja już idzie. Cześć. Rybka do mnie przyszła, więc chwilkę jeszcze pogadamy i uciekamy. Vlog bardzo krótki, bo pewnie 10-minutowy, ale taki jest dzisiaj dzień. Tak jak mówię, dzisiaj jedziemy do babci, dzieci jadą do babci, my jedziemy na zakupy. I co? I tyle. Mam nadzieję, że powloguję jeszcze na przed przyjęciem urodzinowym Łucji. Zrobimy razem tort, więc wytrzymajcie się cieplutko. Krótko było dzisiaj, ale no niestety i takie dni bywają. Do zobaczenia. Pa!